Masz i sru. Widziałeś? Puszczam łódką. Usiadłem na mokre. Hej, witam znowu was. Jest dzisiaj 2 maja. Niestety na razie jestem sam. Deszcz pada, ale jest bardzo fajna pogoda, żeby złapać naprawdę porządną rybę. No i za 2 godzinki może Paweł do mnie przyjedzie. Zobaczymy, jak to będzie. Jest nowe wiosło. Wczoraj zostało wykonane przez Pawła. Na szybko, ale ważne, żeby pływać. Wędka została rozdziewiczona wczoraj, więc można to folię zerwać, nie? Super. Naprawdę super kij. Proszę. NSC medium spin. To jest wyrzut 6,28, nie? Czy tu będzie widać, czy nie, ale no. Taki kurde budżetowy kijek za 100 parę złotych. I naprawdę daje super frajdę z wyciąganych ryb. Miejmy nadzieję, że zaraz coś uderzy. No więc mamy tu takiego spacika fajnego. Wczoraj na nim trochę rybek złapaliśmy. Może i dzisiaj coś weźmie. Fajnie by było. To jest wypłucenie. Tak jest. W lato tutaj ziele rośnie. Powiem wam, że pogoda jest super. A niestety nie ma ryb. O, to jest suweczka. Nigdy stąd nie złapałem ryby. Może się teraz los odwróci. Ale też tam ludzie siedzą i nic nie łapią. Rybów nie ma, to lecimy dalej. Płynęliśmy na krainę szczupaków. Rzucamy tutaj już kotwicę. Szybciutko. Sru poleciała. Zobaczymy, czy coś będzie tutaj. Musi coś. Miejsce jest naprawdę obiecujące. Ale czy złapiemy z niego rybę, to ciężko to jest powiedzieć. Może jest taka godzina akurat, że one nie biorą. Jak nic nie bierze, to znaczy, że jest dzień lochy, nie? Dzień fucking locha. Zaraz zakładamy większy kaliber gumy i rzucamy. Fire Tiger, nie? Niech idzie już do wody. Dobra, i stąd co wypływaliśmy, sobie rzucimy, zobaczymy, może ryby za nami chodzą, nie? Ryby za nami. Wszystko jest możliwe, dopóki guma w grze, nie? I let's go dalej. Siemanko, połapał coś, czy nie? No, coś tam siadło. No, coś fajniejszego, czy nie? Jedno. Aha, no to fajnie. Ja to godzina na wodzie na razie brania nie mam, ale wczoraj połapaliśmy, nie? Czekaj. Ale dzisiaj rano ogólnie się działo, nie? A później jak stanęło, tak w. No ja czekam jeszcze na jedną osobę. Tutaj na razie, wiesz, polatam sobie w okolicy i potem gdzieś dalej sobie popłyniemy, nie? Stoimy w innym miejscu wędce. Proszę. Tutaj ogólnie jest wypłycenie. Służę na tym blacie tak o. Tu jest szybki spadek. No tutaj ogólnie tak 4 metry z hakiem jest, nie? Więc próbujemy, ale tutaj gadałem z panem właśnie, że też z rana fajnie brały, jak wczoraj, a teraz to jest totalnie pustkowy. To czy co, czekamy na Pawła i tyle, no porzucamy sobie tutaj w okolicach tych, żeby daleko potem po niego nie płynąć. No i tyle. Zobaczymy, może się zaraz uruchomią. Big fish! Big fish! Big fish! Boo! Big fish! Jedziemy z grubą rybą. Musi dzisiaj coś piznąć konkretnego. Woda jest zimna. Ryby nie biorą. Ale mam taką nadzieję, że chociaż kurde, jak ryby nie biorą, zawsze jak coś przykurzy, to coś konkretnego, nie? Często tak jest. Często tak jest. Była fajna pogoda dzisiaj, padał deszcz, mrzawka co chwilę, teraz słoneczko coś tam prześwituje przez te chmury i czekamy. I czekamy na naprawdę grubą rybę. Chciałbym w tym roku złapać życiówkę i myślę, że mi się uda.
bo nie mogę przełamać śmiesznej bariery metra. Uwierzcie mi, złapałem, nie wiem, no śmiało, kurde, z 5000 szczupaków w swoim życiu, jak nic, bo łapię od małego, ale kurde, żeby takie bariery nie móc pokonać, to hej. Liczę na to, że w tym roku po prostu uda nam się razem to przełamać. Nie wierzę, że tutaj szczupaków nie ma. One po prostu tutaj stoją, tylko nie są aktywne. Żeby po prostu sięgnąć po tą gumę. Drugi raz tutaj nie idę na darmo. Jednego dnia. E? Tak. To zdejmę kaptur, bo wiesz co ja słyszę? Po wiatru i to wszystko. Dzisiaj takiej wody chyba bardziej ci powiem spokojnie, wiesz? Tam gdzie ta drobnica, bo drobnica nie będzie chciała. No właśnie nigdzie nie widać drobnicy. Tak. Tylko mówię, pokrój od razu ostro w tą zatokę. No czy właśnie nigdzie dzisiaj tej drobnicy nie widać? Bo jest za zimno. Walimy tam się w tą zatokę i tam w tej zatoce będziemy chyba próbować, wiesz? Mówię, czyli się każdy lata i tylko ryby szukania. No nie, tylko z tym co 110 złapał, z nim gadałem, mówi, że z rana wszystko. A teraz mówi, kurde, rzucasz i nic nie bierze. Że nic nie bierze, nic nie. Matys mówi, dawaj na pia. Zajebał Paweł, 100%. 100% było zajebane szczupaczka. Co on ci będzie wyciągnął? Na to zwykłe białe kurwa kopyte, tu je mam jeszcze. Było zajebane szczupaczka, rzucaj tutaj. To, słuchaj, mam je, nie? Te białe kopyto. Rzuciłem tak o, taki skurwiony. Patrz, mogę ci patrz, jak jebnięta guma na pół jest, ty. Ale jak nie wrzucałem. Ale nie ma żadnych zębów, ty. O to chodzi. Nie będzie zębów, nie będzie zębów. Nie będzie zębów, patrz. Ono jest tak jakby ściśnięta w pół i tyle z jednej strony, ty. Patrz. Patrz, ale dziwna historia. To jest na przykład po jednym. No ja wiem, no takie rozszarpania zębów masz, ale takie ugryzienie po metal to nie miałem nigdy. Dzień dobry. Jak tam pany? Może się odpalą, nie? Mogę się odpalić za pół godziny, mogę się odpalić za godzinę, mogę się odpalić za 5 minut. No tak, tutaj kolejna już prawie do nas dopływa na ten trolling. Mogę się odpalić o 12 w nocy. No nie wiem, jeszcze nigdy w nocy tutaj szczupaków nie ma pan. Ale kto się wypierdolił. Szczupak? No. Ale że to ci pojęcia nie ma, on się wykurwił gdzieś tutaj. Jest, siedzi. No i widzisz, teraz taka pizdziel tutaj teraz pobiera. No nie, no to tylko mała sztuczka jest, wiesz? Ale tylko się podkleił pod tą gumę, patrz. Chłopaki mieli rację, że takie biorą dzisiaj. A co to jest, te? 50? Nie? Nie, bierz go tak. Podbieraj go, podbieraj. Szkoda palców. Szkoda się palców. Może pierdoli ci. No. Więc rybka... No nie, no jest wymiar, nie? Wymiar. Śmiało. Ale no co. Niech leci, rośnie. Niech rośnie ryba. O, trzeba jeszcze gumę zmienić. No niestety, ja tam bym wolał łapać chociaż, nie? Że tam jeden weźmie. Mam taką drugą samą, nie, to jest mniejsza. Może jakiego fish huntera? Nie, no bo to oczojebka jest. Więc... No ja walę oczojebki, powiem ci. No i właśnie ja cały dzień rzucałem i nic nie brało, nie? Trzeba pod płotkę się podstosować, wiesz? Płotkę? Tak. Patrz, nie nagrałeś tego? No nie, ale słyszałem. Ja pierdolę, to było słychać. Tyle od gumy. Wyskoczył? Do końca jechałem. Tak, patrz, to zrobił. Ale do końca jechałem. A ja widziałem, ja słyszałem, że jechałem się chrupnął. Kurwa do końca, nie? Widzisz, to jednak się trochę uaktywniają te szczupaki, nie? Ale widzisz, wyjebali tyle karasia też tymi siatami i te inne. Ale co, karasia tu nie odrodzi, odrodzi. No nie wiem, ci powiem, że nigdy w życiu nie złapałem tu takiego poniżej pół kilo karasia. Więc to jest ciężki temat. Niby widać na tarle, że są takie 0,8, nie? Pływają, ale no kurde, ciężki temat. Moim zdaniem właśnie to trzeba w takim zaciszach jebać, nie? Teraz rybę. Zajebał, jest. Rzucę kotwicę, Paweł. No rzucę kotwicę. Tutaj? No.
Ale też szczur jakiś, czy o co chodzi tutaj? Co? O, patrz jaki kutupak. O, spiął się i dobrze. No i dobrze, i dobrze, i dobrze. No tutaj się nic nie dzieje. Nic nie dzieje, to jestem dzisiaj kotwicowy. No. Podnieś kotwicę, zwiń kotwicę, podnieś kotwicę, zwiń kotwicę, podnieś kotwicę. W końcu zaczął łapać, nie? I ja przyjechałem, a Kuba zaczął łapać, nie? Mi pięknie wyszedł, dwa razy do gumy, ale nic nie przycięłem, ale mówię, dwa razy pięknie wyjechał do samej łódeczki, ale nic nie przycięte. Kuba, tylko przyjechałem, przyciął dwa. Rzucamy kotwicę? Jak uważasz? Rzucimy? No. A, gruber baben Paweł. Kuba puścił! Ale sztuka Paweł była. Widzicie? 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 Słyszysz? Gruber baben. Co? Ale było konkret ryba, ty. Poważnie to mówisz? No poważnie ci mówię. No co widzisz? No, gruber baben, ja chuja łapię. Chuja babci wąsy, kurde. Ja łapię 2,25, Kuba chyba 2,40, nie? Tak. No, ja łapię 5,23. Kuba to nie wiem jak łapię. 6,28 mam teraz. 6,28. Kołowrotki nie mamy jakichś tam nie wiadomo jakich, bo wczoraj udowodniliśmy tutaj na wodzie, że to nie sprzęt łapie. A, umiejętności. Znaczy nawet nie umiejętności, co i fan farty umiejętności, no. Że mówię, Kuba pływał 3 godziny sam i... Ani kontaktu, nie? Ani kontaktu, nie? Tylko przyjechałem i... I co, mamy tą godzinę 17 z groszem. I coś się dopiero zaczyna dziać. Tak jak właśnie mówiłem, że ta ryba może być też przerąbana. Teraz niech wszyscy właśnie pospływają. I może się dopiero zacząć. Dzisiaj w ogóle zacząłem genialne, bo pierwszy rzut teraz do przeczory. Także super sprawa. Tylko takie krzaki, że do wyjęcia oczywiście. Nie ma blisko łódki. Trzy, trzy, trzy. Widzisz? Tam siedzi. No siedzi, no siedzi, 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 siedzi. Siedzi taki grubą babę, siedzi taki grubą babę, wieci w przeczorach. To było słychać, jakby słońce ściągnął, nie? Tak, 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 takie charakterystyczne trzaśnięcie. Wtedy nam wypchało do brzegu. Ale tutaj też jest obiecujące, ci powiem. Słyszysz? Gdzie? Tutaj po lewej, w tych ścinach jest obiecujące. Tu, o. Co? Tak. Na razie jesteśmy rozpędzeni. Ja uczę szybko i wolno i płytko i dwa głębie. Jak tylko mogę. Nie jest, wiesz. Rzucę kotwicę. Na dryfie. Nie, rzucę kotwicę, bo ona zaraz je. O, patrz. Ty. Jest 70. Zdrowy. Nie no, koło. Koło 70 jest. Znowu patrz, jak się naplątał, ty. No powiem ci, że chyba to nie urok ryb, tylko kurde urok tej plecionki jest. Zajebiście się. To drugi raz tak. Jest 60 grubo, nie? Jest 60 grubo, leci do wody. O, szóstą. Mówiłem ci, że to miejsce się obiecująco wygląda. Ale widziałeś pierwszy rzut praktycznie tutaj, nie? Nie mam tego sensu. Co? Ja wolę po tamtej stronie też. Musisz kurwa Paweł rybełkę jebnąć, nie?
Tak nie może być, kurde, że drugi raz. Jedno wcześniej złapałeś, teraz jako zero. Co to on wie? Myślałem, że już masz. Musisz kombinować, myślisz, kurwa, jak ryba. To ci powiem, że lubię ryzykowne rzuty czasami, wiesz? Bo często takie rzuty rybę dają. Na przykład napierdalasz to przez te ściny, masz jedno oczko takie, wiesz, po środku i sru, walisz, nie? Masz i sru. Widziałeś? Jest sru. Ja tam widziałem 3 kurwy wcześniej. Tylko 5. A ten jest mniejszy. Maluch, ale no prawie wymiar jest. Zajebał znowu, Pawełku. Rzucaj tutaj. Patrz. Wyjdzie do powierzchni jak nic. Nie wyszedł. On tutaj stoi, nie? Tutaj jest szczupak, Pawełku. Dawaj tutaj rzucaj, nie? Się nagrało, ty. Ha. Myślę, że kamera to złapała. Ale wkurwiłbyś się, co? Co? No kurde, taka 50. No to dobrze, wyciągnął pierwszą rybę dzisiaj. Nie no, jakbyś złapał tego magicznego metru na moją wędkę, no to wtedy by się wkurwił. Wkurwiłbyś się? Tak. Wierzchem prowadzisz. Ja kurwa, ja wiem. Bo nieraz lubią stać za tym smugo, co idzie łódka. Się to uciekają od tej gumy, nie? Oje. O co chodzi? Wbijaj się już teraz. Ten. Jak Rudy kupił wędkę od Wojtasa. No i co? Kupił wędkę od Wojtasa, pojechali pierwszy raz na ryby. No. Pierwszy raz na ryby pojechali. Coś do nich mówi. Połamania kija. A oni dziękuję. Zjechali na miejsce, położyli wędkę koło samochodu. Wujek, kurwa, stanął na nową wędkę. Jak ja ostatnio, jak 2 lata temu pojechałem opony zmieniać do Ponexu, kurwa, opony miałem w samochodzie, kurwa, jeszcze wędkę. I tą wędkę zostawiłem koło samochodu i pojechałem do domu. I co? Wracałeś? I po godzinie ogarnąłem, że ten, że tą wędkę zostawiłem. Wracałeś? Wróciłem i była ty. Cześć. Wbijaj, a tam tyle ludzi chodzi w ogóle, nie? Samochody jeżdżą. To się wbijaj do brzegu. Że nikt uwagi nie zwrócił na tą wędkę, nie? Utoki wkurwiony jechałem, nie? Tak mi gul skoczył. No wiem, bo to kasiora. Pójdzie? Pójdzie? No. No i tyle. I co, Paweł? Co? Musisz się pożegnać teraz. Cześć, czołem. Dupa mnie tylko boli od siedzenia. A ręce nie? Od łapania ryb? Ręce od łapania ryb też mnie bolą. Tak. Się pudełek nie dopina. Czekaj, bo ruszam łódką. A! Musiałem na muchę. Dzień dobry końca. No, tutaj już się żegnamy. Trochę słabiej niż 1 maja. Pawełek też już zawija razem ze mną. No i co? Paweł przyjechał, to i ryby były, nie? Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. A i zostaw sobie łapkę w górę, jeżeli ci się to podoba, nie?